Kim jest typowy Seba? Dlaczego Janusz Biznesu jest Januszem, a nie na przykład Zbigniewem? I co to jest Grażyna Kor? Ja jestem KBR, a to jest kanał Słowo się urzekło. Zapraszam. Janusze pojawili się w naszym języku już ładnych parę lat temu, no i wygląda na to, że szybko z niego nie odejdą. Przeciwnie, zadomowili się na tyle, że wzięto ich pod uwagę nawet w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku 2016. Tam Janusz zgłoszony został sam. Jednak dzisiaj porozmawiamy o całej jego rodzinie. Kim są Janusz, Grażyna, Seba, Karyna, Brajanek, Jessica? O to zapytaliśmy warszawiaków. O matko! Janusz biznesowy, Seba to jest dres. No nie wiem, typowym polskim dresiarzem? To jest taki dresik w dresie Adidasa z trzema paskami, który czyha na jakiś... czyha na ludzi, żeby ich obrobić z hajsu. A Janusz? No nie wiem, kim to musi grosz, to co chwilę chce urwać kawałek kasy i zrobić to jak w najprostszy sposób. Taki z wąsem. Znaczy ja wolę ich nazywać Andrzejami typowymi, ale w Polsce jest typowy Janusz. Taki stereotypowy pan, żonobijcy z wąsem. Trochę chamstwo, trochę buractwo, trochę, a czy by nie mogło być taniej? A jakie jeszcze inne stereotypowe imiona? Mirek, handlarz. Typowy Mirek na pewno. Karyna. Jessica. Mając 12 lat, chodzi do szkoły malowana w takich obcasach. Spódniczki mieniówki, taki dekolt. Mam taką dziewczynę w szkole. Według definicji ze strony PWN, Janusz to sformułowanie określające prymitywne zachowanie. Janusz najczęściej wyobrażany jest jako mężczyzna w średnim wieku, z wąsem, ubrany w biały podkoszulek, czarną skórzaną kurtkę oraz koniecznie białe skarpetki i sandały, trzymający reklamówkę z dyskontu. Jednakże każdy tym Januszem może być. Ukazuje małomiasteczkowość, ignorancję oraz święte przekonanie, że ja wiem lepiej. Wiecie, co jest naprawdę w tej definicji napisane? Mężczyzna w średnim wieku z wąsem ubranym w biały podkoszulek. Nazywanie postaw, zachowań czy po prostu pewnych typów ludzi określonymi imionami nie jest nowe. Robimy tak od wieków, a przykładów takich porównań możemy szukać już w Biblii. Mamy przecież Herod Babę, Judasza. Żadnych kobiet! Żadnych kobiet! Kobiety to Judasze. I oczywiście Chama. Bo pan jesteś cham, czwok, niełóg, swołocz i woda na młyn odwetowców z bon! Bon! Ale z rodziną Januszy sprawa nie jest tak oczywista. Nie mamy w literaturze wyraźnych odniesień do cech przypisywanych tym imionom. Co prawda w Potopie pojawia się, no, niebudzący naszej wielkiej sympatii, Janusz Radziwiłł, a Fredro w Panu Jowialskim opisuje Janusza, który pomyka w tureckim kaftanie i tu cytat, sporządza na prędce arcyucieszną komedyjkę, która na koniec głównie jemu idzie w pięty. Daleko im jednak do dzisiejszych Januszy Cebulaków, a mickiewiczowska Grażyna, no to już całkiem drugi biegun. Zanim jednak zobaczymy, jak daleko padła Grażyna od Grażyny, warto powiedzieć, co każde z tych imion znaczyło pierwotnie. Janusz pierwotnie był zdrobnieniem od Jana, który oznacza Bóg jest łaskawy. Jednak już źródła z XII wieku notują imię Janusz jako nadawane samodzielnie. Najczęściej nadawano je w latach 50. ubiegłego stulecia, a na początku XXI wieku nosiło je ponad 250 tysięcy Polaków. Sebastian pochodzi od greckiego Sebastos, czcigodny, dostojny, święty, znakomity. Imię występuje w Polsce już od średniowiecza, a od XVI do XVIII wieku często nadawano je szlachcicom. Kilkadziesiąt lat temu znów stało się popularne. Z ponad 150 tysięcy Sebastianów w 2001 roku około 148 tysięcy to mężczyźni urodzeni w ostatnich trzech dekadach XX wieku. Karina to skrót od Kataryny, czyli polskiej Katarzyny, która oznacza kobietę czystą, bez skazy. Występuje również w formie Karyna lub Karin, jednak Karina jest zdecydowanie najpopularniejsza. Wszystkie te formy pojawiają się w polszczyźnie dopiero w XX wieku. Na początku XXI stulecia w Polsce były niemal 24 tysiące Karin i Karyn. Brian to imię pochodzenia celtyckiego, a jego źródło słów jest niepewne i może oznaczać wysokiego, szlachetnie urodzonego, silnego lub wzgórze.
Imię pojawiło się w Polsce stosunkowo niedawno. Na przełomie wieków nosił je niecały 1000 chłopców i mężczyzn, najczęściej w spolszczonej formie, choć pojawia się też pisownia angielska przez i. Jessica to hebrajskie pan spostrzega lub dar pana. Być może jest również żeńskim odpowiednikiem imienia Jesse, które nosił ojciec biblijnego króla Dawida. Do naszego języka imię Jessica zostało jednak przyswojone z angielskiego. W 2001 roku w Polsce były ponad 3000 Jessic, a imię zapisywano aż na 5 sposobów. Przez 2 lub 1 S, przez C lub K, a także w spolszczonej wersji Jessica. Na koniec imię, które na początku XXI wieku nosiło ponad 260 tysięcy polskich kobiet. Ponad połowa z nich urodziła się w latach 50. Grażyna została stworzona w 1823 roku przez Adama Mickiewicza i pochodzi od litewskiego grazie, piękna. O swojej bohaterce wieszcz pisał: z córn nadniemeńskich pierwsza krasawica, zwana Grażyną, czyli piękną księżną. Mickiewiczowska Grażyna była nie tylko piękna, ale też bardzo odważna. To ona w przebraniu swojego męża, księcia, dowodziła jego wojskiem w walce z krzyżakami. Książę jak skoczył, tak goni na czele. Ani się jeden między tłumem boi. Znają czerwony płaszcz nieprzyjaciele, poznali godła na hełmie i zbroi. Cofa się walczyć nieśmiała gromada. Zwycięzca pędzi i na karki wsiada. I tu trzeba sobie zadać bardzo ważne pytanie. Co się stało? Dlaczego ta pani zamieniła się w tę panią? Po pierwsze, lubimy sobie pewne rzeczy uogólniać, a nawet tworzyć stereotypy. Wszystkie ryśki to porządne chłopy. Trochę to też kwestia zabawy językowej, a poza tym krótkie nazwy ułatwiają nam komunikację. Wystarczy, że powiem, że ktoś jest Januszem i już nie muszę nic o nim opowiadać, nie muszę niczego wyjaśniać, wszystko wiadomo. I tak właśnie Janusz stał się tanim cwaniaczkiem, Grażyna trochę zrzędliwą, trochę prymitywną kobietą, Sebastian i Karyna to para dresów, a Brianek i Jessica, czasami nazywana Jessiką, to ich dzieci. Trudno powiedzieć, dlaczego wybraliśmy właśnie takie imiona. Prawdopodobnie kojarzą nam się po prostu z przedstawicielami kolejnych pokoleń. Janusz i Grażyna to będą głównie obecni 60-latkowie, Seba, Karyna młodzi dorośli, a Brianek i Jessica przedstawiciele najmłodszego pokolenia. Zresztą to nie jedyne imiona, które funkcjonują czy funkcjonowały w ten sposób w naszym języku. Profesor Marek Łaziński w komentarzu do Młodzieżowego Słowa Roku 2016 wspomina o tym, że kiedyś mieliśmy Józefów, czyli Ziutków, i Czesławów, czyli Cześków. Mamy wspomnianego w sądzie Mirka Handlarza, mamy Andrzeja, mamy też uwiecznioną w rewelacyjnej facebookowej serii panią Halinkę, która jest symbolem wszystkich stereotypowych pań z dziekanatów, poczt, banków czy urzędów. Najsłynniejszy jednak ciągle pozostaje Janusz. To dzięki niemu mamy takie określenia jak januszostwo, januszować, a przede wszystkim Janusze. Janusze biznesu, Janusze internetów, Janusze wszystkiego. W tym potocznym znaczeniu pojawia się różnica w odmianie. W memach królują formy Janusze i Januszy, chociaż o dwóch mężczyznach noszących imię Janusz powiemy raczej Januszowie, a dopełniacz liczby mnogiej to Januszów. Warto też zauważyć, że tych Januszy, na przykład Januszy biznesu, zapisujemy małą literą. Grażyna też doczekała się uwiecznienia w słowie, chociaż chyba nie tak znanym. Chodzi o Grażyna Kor, czyli specyficzną, dosyć kiczowatą estetykę internetowych obrazków czy gifów. Co te słowa mówią o nas? Czy rzeczywiście to jest obraz typowych Polaków? Mam nadzieję, że nie, bo byłoby bardzo słabo, jakby tak nas postrzegali. Z całego serducha łączę się z tą panią w nadziei, że jednak mówimy o niewielkim odsetku naszego społeczeństwa. A dla wszystkich, którzy męczą się z tymi imionami na co dzień, radę ma profesor Łaziński. Wszyscy Januszowie muszą cierpliwie przeczekać, tak jak niegdyś Józefowie i Czesławowie. Proste.